Rozdział 14 Pierwsze przesłuchania proszę, dobiegł ich spoza drzwi cichy kobiecy głos. Weszli. Mary Perry była bardzo blada i miała podkrążone oczy, ale najwyraźniej opanowała się już. Spróbowała nawet uśmiechnąć się do Aleksa i odpowiedziała miłym skinieniem głowy na formalny ukłon parkera. Miss Perry. To jest pan komisarz Benjamin Parker ze Scotland Yardu, powiedział Joe. W związku z niewyjaśnionymi jeszcze okolicznościami śmierci generała Somervillea, chciałby pani zadać kilka pytań, jeżeli czuje się pani już dobrze? Tak, proszę bardzo. Mary skinęła głową. Już mi lepiej. Byłam tak wstrząśnięta tym wszystkim. A kiedy ci panowie weszli i jeden z nich zapytał mnie, czy nie widziałam Wil? To znaczy inżyniera kowleja, przestraszyłam się, że znów nastąpiło coś okropnego i chyba zemdlałam. Ale teraz już nie zemdleję. Znowu spróbowała się uśmiechnąć. Proszę, panie komisarzu, niech pan pyta. Parker chrząknął o ile wiemy, jest Pani ostatnią osobą, która widziała generała żywego na mniej więcej pół godziny przed znalezieniem ciała. Chciałbym usłyszeć, jeżeli mówienia o tym nie jest w tej chwili ponad siły Pani, jak zachowywał się generał Somerville, kiedy weszła Pani do pawilonu przynosząc mu te zdjęcia? Meryl milczała przez chwilę. Jak zachowywał się? Znowu urwała. Stanęłam nad biurkiem. Wyjęłam z koperty fotografię. Powiedziałam: proszę, panie generale, tu mam komplet zdjęć tej grupy Yeti. Czy będzie potrzebne jeszcze jakieś ujęcie? Spojrzała na parkera. Zdjęcia robiłam sama, mając tylko jego ogólne wskazówki. Nie wiedziałam, czy nie będzie mu potrzebne jakieś dokładniejsze zbliżenie, obrazujące szczegółowo rodzaj obróbki lub modelowanie rzeźby. A generał Somerville. Kiwnął tylko głową i powiedział: Dziękuję, na razie, Meril. To wszystko. Są bardzo ładne. I co pani wtedy zrobiła? Wyszłam z pawilonu. Nastąpiła chwila ciszy. Dziewczyna odetchnęła głęboko. I gdzie pani udała się później? Zapytał Joe niemal obojętnym tonem. Później, uniosła na niego oczy. Poszłam do pracowni, bo zawahała się, miałam pewną sprawę do pana kowleja. Prywatną. Ale po drodze zmieniłam zdanie i wróciłam do domu. Byłam u siebie w pokoju do czasu, kiedy zeszłam i zastałam pana i Karolinę w halu. Tak. Joe skinął głową. Nie chciałbym być niedyskretny, Miss Perry. Ale stoimy w obliczu śmierci generała, która nastąpiła w niewyjaśnionych okolicznościach. A pan inżynier Cowley, do którego miała pani prywatną, jak pani to stwierdziła, sprawę, zniknął w niewytłumaczony sposób. Czy mogłaby pani powiedzieć nam, co to była za sprawa? Stojący przy oknie parker odwrócił się zwolna, podszedł do Alexa i stanął, wsparty na poręczy jego fotela, patrząc na Meril. Czy mogłabym? Ja nie rozumiem powiedziała cicho, i Joe nagle pojął, że jest bliska płaczu. Nic nie rozumiem on jest taki dziwny ale przedtem rozumiałam go. Myślałam, że jest po prostu zazdrosny. Wczoraj. Urwała i przytknęła chusteczkę do oczu, ale zaraz opanowała się z wysiłkiem Przepraszam powiedziała cicho. Wiem, że zachowuje się okropnie, ale to wszystko jest okropne. Niech się pani uspokoi. Aleks wstał i podszedł ku niej. Proszę nas zrozumieć, policja musi zebrać podstawowe fakty i relacja z wydarzeń, żeby móc odtworzyć obraz wypadków i napisać protokół zamykający śledztwo. Chodzi nam tylko o kilka wyjaśnień, które, jak pani sama wie, nie są przeznaczone dla niczyjej wiadomości. Może pani mówić swobodnie? Maryl w milczeniu potrząsnęła głową. Pan nie rozumie, dodała cicho po chwili i spojrzała na Aleksa z tak autentyczną rozpaczą, że Joe odwrócił się i podszedł znów do swego fotela. Parker, który przyglądał mu się, kiedy jego przyjaciel był odwrócony plecami do dziewczyny, dostrzegł wyraz napięcia w jego rysach. To takie proste. Mary dotknęła głęboko Kocham go i, i byłam przekonana, że on także mnie kocha. Wczoraj mówiliśmy o tym byliśmy w parku wieczorem. Powiedział, że jestem jedyną osobą w jego życiu, która umówiliśmy się na dziś rano, na dziewiątą w alejce za oranżerią powiedział, że po ósmej przygotuje wytop dla pana Jowetta i że postara się przyjść punktualnie. Jeżeli wszystko dobrze pójdzie, ale może się spóźnić, bo przy tego rodzaju pracy nigdy nie wiadomo, czy nie nastąpi parę minut opóźnienia z powodu jakiejś niedokładności w pracy pieca albo niemożności uzyskania odpowiedniej temperatury. Powiedziałam, że będę czekała. To nie było nic ważnego, zwykłe spotkanie w parku. Ale ponieważ on ciągle robił sceny o pana Jowetta, który zachowuje się zawsze tak swobodnie i drażni go umyślnie. Tak mi się przynajmniej wydaje. Nie chciałam, żeby znów mu coś powiedział. Pan Jowet jest złośliwy, wybuchnęła nagle. Wydaje mu się, że powinna byłam. Znowu urwała. Czekałam na niego w tej alejce do dziewiątej. Spacerowałam tam i na powrót. To część parku przytykająca do pól, a ta alejka biegnie tuż obok muru i nikt tam nigdy nie chodzi. Czekałam. Minęło pół godziny, potem godzina i nie przyszedł. Wtedy była mi już roztrzęsiona, bo myślałam, że pan Jowet znowu mówił jakieś głupstwa o kobietach, albo tylko o mnie. On potrafi być obrzydliwy. Rzucał ciągle jakieś uwagi, pozornie bardzo uprzejme, o moim ciele i o tym, że powinnam mu pozować, a ponieważ nie chciałam robić skandalu, więc uiliam. To znaczy pan Kowlej miał do mnie ogromne pretensje, że jestem zanadto nowoczesna. Ale to było jasne. Mężczyźni zakochani naprawdę zawsze tak się zachowują, są zazdrośni, prawda? Więc nie było mi to nawet niemiłe, tym bardziej, że nigdy najmniejszym słówkiem nie upoważniłam pana Jowetta do poufałości, a tylko on sam tak się zachowywał. To znaczy pan Jowett, bo ma takie obrzydliwe, paskudne poczucie humoru. Polegające na dręczeniu innych, którzy są uczciwi i prostsi niż on. Ale kiedy William nie przyszedł, przestraszyłam się, że, że. Jowet mógł powiedzieć znów coś nikczemnego o kobietach, albo przy pracy zaczął rzucać te swoje jadowite, pozornie poczciwe uwagi, że William. Więc byłam zupełnie roztrzęsiona i nawet płakałam, kiedy szłam do generała do pawilonu. A później pobiegłam do pracowni, żeby ale zlękłam się, że może tam być Jowet, i zawróciłam do domu. Nie wiedziałam, co robić. On go mógł doprowadzić do obłędu. Jest taki wrażliwy. A potem nadciągnęła burza i zeszłam do halu, a wtedy pan mi powiedział o tym okropnym wypadku. Tak, dziękuję pani. Aleks wstał. Proszę jeszcze na wszelki wypadek, pozostać w pokoju, dobrze? Wszystkich państwa będziemy musieli o to prosić. A jeśli pan inżynier Kowlej się odnajdzie, zawiadomimy panią natychmiast. Ale gdzie on jest? Zapytała cicho Maryli znowu w głosie jej zabrzmiała prawdziwa rozpacz. Czy obawia się pani o niego? Czy obawiam się? Przez chwilę walczyła ze sobą, potem powiedziała niemal swobodnie: Nie. Dlaczego miałabym się o niego obawiać? On jest bardzo nerwowy, był w takim złym stanie nerwów ostatnio. Może pojechał do Londynu? Jeździ przecież po materiały. Mógł. Mógł mi nie powiedzieć o tym. A czy pani także bywa od czasu do czasu w Londynie? Nie. Potrząsnęła głową. Od sześciu tygodni to znaczy od przyjazdu tutaj nie wyjeżdżałam. Są wakacje i Londyn teraz jest paskudny. A prócz pana Kowleja, czy ktoś jeszcze jeździł ostatnio do Londynu? Do Londynu. Spojrzała na niego ze zdumieniem, jak gdyby nie mogąc zrozumieć jego pytania. Tak, Handa. On ciągle gdzieś wyjeżdża. A pan Jowet? O ile wiem, pracuje na terenie Akademii Królewskiej. Tak. Ale, jak powiedziałam, teraz są wakacje. Pan Jowett przyjechał wcześniej niż ja i wiem, że był raz czy dwa razy w Londynie. Ale później, od miesiąca chyba, nie ruszył się stąd. Wiem, bo William zawsze był bardzo zdenerwowany, kiedy musiał wyjechać. Pan Jowett dawał wtedy żartobliwie do zrozumienia, że bardzo się cieszy z jego wyjazdu, ponieważ nie będzie mu przeszkadzał w W. Och, jest obrzydliwy. A więc pan Jowet to od miesiąca nie wyjeżdżał? Czy pani jest tego pewna? Czy jestem pewna? Chyba. Chyba tak. Ale może sam pan go zapyta? Naturalnie. To zresztą nie ma większego znaczenia. A profesor Snider i jego córka? Oni przyjechali tu mniej więcej w tym samym okresie co ja. W tydzień po mnie. Są tu przez cały czas. Ani on, ani Dorothy nie wyjeżdżali z Mandala i Chaus. Wiem o tym dlatego, że wyjazd do stolicy jest dla nas swego rodzaju wydarzeniem. Każdy ma jakieś sprawunki i prośby do wyjeżdżającego. Jesteśmy tu na odludziu, prawda? Więc tylko Handa i Kowlej opuszczali posiadłość w ciągu ostatniego miesiąca. Jest pani tego pewna? Chyba. Chyba tak. Spojrzała na niego niepewnymi, pełnymi lęku oczyma. Ale dlaczego pan o to pyta? Dziękuję, miss Perry. Joe wstał. Mam nadzieję, że nie będziemy musieli pani teraz niepokoić. O ile? O ile nie nastąpi coś nieprzewidzianego. Ruszył ku drzwiom, a Parker za nim. Wychodząc, uśmiechnął się do niej. Spróbowała odpowiedzieć uśmiechem. Ale oczy jej nadal były pełne lęku. Kiedy znaleźli się w bibliotece, Parker powiedział: Ona się czegoś boi? Czego? Nie wiem na razie. Aleks usiadł przy stole, wziął długopis i jednym pociągnięciem zamienił w dwa trójkąty kwadracik, który jego przyjaciel wyrysował przed pół godziną. Na razie to wszystko, co powiedziała, zgadza się z tym. Co widziałem i tłumaczy całe jej zachowanie podczas przedpołudnia. Porozumiewawcze spojrzenie, które wymieniła z Kowlejem, kiedy wstawał od śniadania, fakt, że pojawiła się tuż po dziesiątej spoza domu, idąc z kierunku, gdzie się znajduje oranżeria, a później łzy, kiedy szła do generała, a także jej zachowanie, gdy opuściła pawilon. Mogła obawiać się, że jeśli spotka Joweta i Kowleja razem w pracowni, Jowett wykorzysta tę okazję do powiedzenia paru złośliwości, które znów wzburzą jej ukochanego. Masz słuszność, że ona boi się w tej chwili, Ben, ale zdaje się, że naprawdę kocha naszego młodego inżyniera, więc fakt jego nieobecności w chwili śmierci generała musiał na nią podziałać. Wejdź w jej położenie. Staram się, mruknął Benjamin Parker, ale spójrz na mnie uważnie. Czy sądzisz, że łatwo mi jest zacząć myśleć kategoriami niewinnej kobiecości, dziewczęcia rozmiłowanego w rzeźbie hinduskiej i zakochanego w młodym, nagle zdematerializowanym metalurgu? Tak, Joe skinął poważnie głową. Istnieją zapewne małe przeszkody, ale mimo to możemy ją chyba zrozumieć, prawda? A sytuacja w tej chwili przedstawia się następująco. Mruknął Parker, pocierając łagodnie pod brudek. Jeżeli ta dziewczyna mówi prawdę, oznacza to, że o jedenastej generał żył jeszcze, a ponieważ Hicks trwało tej chwili tuż obok jedynego dojścia do pawilonu i nikt absolutnie tamtędy nie nadszedł, więc mamy absolutny dowód samobójstwa. I to jest najważniejsze, prawda? A sprawa tych pieniędzy i zniknięcia inżyniera Kowleja mogą być z sobą połączone, ale. Nie dotyczą bezpośrednio faktu zgonu generała. Przez cały czas myślę o jednym. Powiedział ci, Ho-Jo. o tym, że on był już zupełnie zimny. Czy człowiek, nawet bardzo stary, może tak szybko stać się tak absolutnym nieboszczykiem? Pozostawmy to medycynie. Był wielki upływ krwi, to raz. Temperatura obniżyła się gwałtownie, to dwa fala zimnego powietrza wtargnęła od morza przez otwarte drzwi, to trzy. Somerville był bardzo starym człowiekiem, to cztery. Wiesz, jak jest z tymi sprawami. Kiedy byłem młodym oficerem śledczym, przykładałem do nich kolosalną wagę. Potem nauczyłem się, że każdy osobnik ludzki może reagować inaczej, że często zależne jest to nawet od typu obrażeń. Medycyna sądowa demonstruje setki nietypowych przypadków, które mogą wprowadzić w błąd prowadzącego śledztwo. Tak, zapewne, mruknął Joe. Ale chciałbym, mimo to, wiedzieć, gdzie jest pan inżynier Kowley i tych 75 tysięcy dolarów. W tej samej chwili rozległo się pukanie do drzwi. Szefie, powiedział półgłosem ten sam detektyw który pojawił się uprzednio znaleźliśmy pieniądze Co powiedział parker Dawajcie je tu. Gdzie są? Detektyw bez słowa wyciągnął rękę, w której trzymał płócienny woreczek. Leżał przy telefonie w halu, szefie. I jakoś uszedł do tej pory uwagi wszystkich, bo był na tak widocznym miejscu. Znakomicie Parker zajrzał do wnętrza woreczka. Jedna przynajmniej sprawa rozwiązała się sama, chociaż nie wiem, skąd się tam wziął, ale dojdziemy do tego. Dojdziemy do tego prędzej, niż przypuszczasz. Alex wstał, wziął woreczek do ręki i odłożył go ze zniechęceniem na stół. Muszę być w bardzo marnym nastroju Ben. W tak marnym, jak nigdy przedtem. Paczkę stu dolarówek miałem przy sobie przez całe przedpołudnie, a położyłem je obok telefonu, dzwoniąc do ciebie, i zapomniałem o nich zupełnie. Hm. Parker potarł podbródek. Niech zostaną tutaj. Spojrzał na detektywa. W porządku. Dziękuję. Możecie odejść. Drzwi zamknęły się. Siedemdziesiąt pięć tysięcy dolarów. Zastępca szefa wydziału kryminalnego uniósł woreczek i rzucił go ponownie na stół. Jakże ciężko prowadzić śledztwo biednemu policjantowi, kiedy ma do czynienia z wami, bandą roztargnionych krezusów, roześmiał się. Siedemdziesiąt pięć tysięcy tu, siedemdziesiąt pięć tysięcy tam. A przecież dla jednej dziesiątej tej sumy popełniano już morderstwa, i to nie byle jakie. Co się z Tobą dzieje, Joe? Aleks machnął ręką. Jestem tylko człowiekiem, powiedział wzruszając ramionami, a nie mechanizmem, który musi zachować się bezbłędnie przez całe lata podczas każdego śledztwa. Nie interesują mnie w tej chwili te pieniądze, ale tamte, których nadal brakuje. I interesuje mnie inżynier Kowley. Jestem przekonany, że odnajdą się, a być może i on, wraz z nimi. Parker przytaknął własnym myślom Jeżeli ten plunkett korespondował z generałem przez londyńską restante, to musiał przecież być w Londynie dla odebrania listu i dla nadania swoich listów do generała. Jeżeli odrzucimy tezę o londyńskim wspólniku, chociaż trzeba ją zachować na marginesie, to Kowley i Handa są jedynymi ludźmi którzy mogli nadawać z Londynu listy do Mandalay House i jednocześnie odbierać listy w Londynie, listy nadchodzące stąd. Co byś powiedział na to, gdyby pan Kowley, mając w pracowni tę rzeźbę, rozpoznał ją przypadkowo, bo powiedzmy, zobaczył tę reprodukcję wcześniej w bibliotece? Wtedy mógłby napisać list z Londynu jako Plumket. Ale wiedząc o wizycie policji tutaj i widząc, że jesteś na miejscu i możesz mu zagrozić, mógł natychmiast po śniadaniu, bo wstał przecież wcześniej niż wy od stołu. Pobiec do pawilonu i powiedzieć generałowi wprost, że żąda przygotowanych dla szantażysty pieniędzy w imieniu pana Plumketta. Stary mógł być tak zaskoczony, że oddał mu pieniądze i tak roztrzęsiony tym faktem, że w ogóle zapomniał o strzelaniu do szantażysty. Wiesz przecież, że ludzie czasem planują takie heroiczne czyny, a kiedy przyjdzie do działania, nie mogą nawet ruszyć ręką, bo rzeczywistość jest czym innym przecież niż marzenie. Kowlej, z pieniędzmi w kieszeni, oczywiście nie miał w głowie randki z tą biedną Meryl perry. Obojętna mu była już także praca przy tym piecu. Wyjechał, a raczej uciekł. Nie chcąc pokazywać się już Somervilleowi na oczy i nie mając pojęcia o tym, że generał w przypływie depresji, poniżenia i świadomości, że został obrabowany przez szantażystę, który ma go nadal w rękach i może zniszczyć jego honor i dorobek naukowy, palnął sobie w łeb, gdy nadeszła burza. Jasne, prawda. Wtedy wszystko by się zgadzało. Nie widzę, jak dotąd, żadnej luki w moim rozumowaniu. Suma ta nie była astronomiczna, ale nie taka znów mała, żeby nie użyć jej z absolutnym poczuciem bezkarności. Kowlej mógł spokojnie uciec, gdyż jest w końcu wolnym człowiekiem, wczoraj zrobił hece generałowi i mieszkańcy Mandalay House przyjęliby fakt jego nagłego wyjazdu jako konsekwencję wydarzeń związanych z Jowettem i Mary oraz stanowiskiem generała wobec niego. A generał po jego odjeździe musiałby go nawet wytłumaczyć w jakiś sposób i stworzyć mu alibi. Kowley nie przewidział tylko tego samobójstwa. Ale jeżeli nie przewidział samobójstwa, dlaczego miałby wpław, kryjąc się, znikać z Mandalay House? Mógłby spokojnie wyjechać bramą, prawda? Chyba ma jakiś samochód. Parker wyjął swój notes i zajrzał do środka. Ma Forda. Jowett także ma wóz, a nawet Maryl Perry, nie licząc dwóch samochodów należących do Mandalay House i Starego Grata, który jest własnością ogrodnika. Tylko profesor Snider, który przybył z Ameryki samolotem, nie ma swojego pojazdu. No właśnie. Alex wstał. A więc Cowley zniknął pozostawiając tu swój samochód. I przewidział, że kordon twoich ludzi będzie strzegł posiadłości? Na to pierwsze nie umiem ci odpowiedzieć. Mógł pozostawić auto z myślą, że przyjedzie po raz drugi, żeby powtórnie szantażować generała, bo zapewne nie myślał o wyschnięciu tego złotodajnego źródła. A jeśli chodzi o policję, mógł przypuszczać, że planowane spotkanie z Plumkettem mogło dojść w jakiś sposób do naszej wiadomości. Twoja obecność tutaj także musiała dać mu do myślenia. W każdym razie zniknął razem z pieniędzmi, to pewne. Nie przyszedł na spotkanie z Merrill o dziewiątej, pozostawił Jowetta w pracowni z rozpoczętą pracą. To wszystko wskazuje tylko na jedną ewentualność, która w dodatku wyjaśnia wszystkie niejasności w tej sprawie. Ale pan inżynier Kowlej może nie wie jeszcze, że Prawo Nasze ma kilka ślicznych paragrafów przeciw szantażystom, którzy w dodatku doprowadzają swoje ofiary do samobójstwa. Myślę, że kilka lat odosobnienia pozwoli mu przemyśleć je wszystkie dokładnie. Niełatwo będzie udowodnić mu cokolwiek, mruknął Joe. Niełatwo? Zaczekamy. Nie będziemy go aresztować, póki nie zacznie wydawać tych pieniędzy. Ciekaw jestem, jak wytłumaczy się z posiadania tak wielkiej sumy, której nie miał jeszcze wczoraj i nie zarobił? Bądź spokojny, Joe w obliczu dowodów i poszlak, jakie już mamy przeciw niemu w tej sprawie, żaden sąd w Anglii nie zawaha się przed wpakowaniem go na ładnych kilka lat za kratki. Przekonasz się o tym zresztą sam, bo, jak myślę, będziesz zeznawał w tej sprawie. Może masz słuszność. Alek spokiwał głową. Jeżeli jest tak, jak mówisz, nic nie sprawi mi większej przyjemności. Lubiłem tego staruszka pomimo wszystkich jego dziwactw i szorstkości, a poza tym. Urwał. Potem dodał szybko, jak gdyby chciał zmienić temat. Chodźmy do jego pokoju, Ben. Może znajdziemy coś ciekawego? Sądząc z tego, co zrobił, był dość przewidującym człowiekiem, ale przestępca zawsze może się omylić. Nerwy to straszna rzecz. Chodźmy. Parker wstał i ruszył ku drzwiom. Na górze detektyw Hickprov wstał na ich widok. Który jest pokój inżyniera Kowleja? Zapytał Parker przyciszonym głosem. Detektyw ruszył bez słowa korytarzem. Zatrzymał się przy trzecich drzwiach po lewej i wyciągnął z kieszeni pęk narzędzi przypominających na pierwszy rzut oka klucze, ale posiadających ruchome części. Wsunął jedno z tych narzędzi w zamek i drzwi ustąpiły cicho. Weszli. Łóżko było zasłane, a pokój sprawiał wrażenie, jak gdyby posprzątano go niedawno. Parker rozglądał się stojąc po środku dywanu zajmującego środek podłogi. Ale Joe podszedł do łóżka i podniósł leżącą na nim koszulę. Była jaskrawo czerwona i Alex mimowolnie uśmiechnął się do siebie. Przypomniawszy sobie słowa Jowetta przy śniadaniu, nasz Romeo spowity w kardynalską purpurę. To była chyba ta sama koszula, o ile Kowlej nie miał dwóch identycznych. Ubrany był w nią przy śniadaniu. Powiedział unosząc koszulę w ręku i ukazując ją Parkerowi. Musiał wrócić do domu i zmienić ją na inną przed ucieczką. Nic dziwnego. Mruknął zastępca szefa wydziału kryminalnego. W takim kolorku byłby widoczny na pięć mil dookoła. Zrobiłbym to samo na jego miejscu. Zapewne. Mruknął Alex. Oglądał uważnie koszulę. Ciekawe. Powiedział cicho. Co takiego? Parker odwrócił się. Stał przy biurku odsuwając kolejno wąskie intarsjowane szufladki i przeglądając leżące w nich papiery, które nie mówiły mu nic gdyż pokryte były wzorami o symbolach chemicznych i matematycznych. Sam zobacz. Parker podszedł. Joe wskazał mu zwisający koniec rękawa. Kawałek jest oddarty, widzisz? Jak gdyby oderwany siłą. Prawy rękaw. Nie mógł tego zrobić przypadkiem, zdejmując ją, gdyż materiał jest mocny, a koszula niemal nowa. Tak, to prawda. Ale co u diabła może to znaczyć? Nie wiem. Alex podszedł do okna i uważnie wpatrywał się w rozdarty materiał. Nie wiem, Ben. Ale to wszystko musi coś oznaczać, prawda? Kiedy człowiek umiera gwałtowną śmiercią, przedmioty martwe zaczynają przemawiać. Ale nie zawsze możemy zrozumieć od razu to, co nam chcą powiedzieć. Ten rękaw Urwał. Położył koszulę na łóżku i podszedł do biurka. Kartki papieru, pokryte obliczeniami, książki fachowe, kilka tomów z biblioteki generała dotyczących starożytnych metod wytopu metali. Zbliżył się do szafy, równo poukładane na półkach koszule, bielizna, na wieszakach kilka ubrań. Aleks przeszedł do łazienki. Ta sama pedanteria, Elektryczna maszynka do golenia ułożona w pudełku, sznur przewodu zwinięty równo, dokładnie. Mydło po środku pudełeczka, kieszenie szlafroka puste, trzy flaszeczki ustawione rzędem na szklanej półeczce. Ale może to pokojówka tak dokładnie posprzątała? Joe zrobił w myśli notatkę i zawrócił do pokoju. Parker stał wciąż jeszcze przy łóżku, wpatrzony w purpurową koszulę. Coś się musiało stać. Powiedział niepewnie. Gdyby rozerwał tę koszulę, zdejmując ją w pośpiechu, brakujący kawałek byłby w pokoju. Po cóż miałby zabierać go z sobą? Ba. Alex wzruszył ramionami. Dlaczego człowiek tak precyzyjnie planujący swój atak na generała Somerville'a miałby w ogóle wkładać najjaskrawszą ze swoich koszul, widoczną z daleka i identyfikującą go pośród stu innych ludzi? Czy masz odpowiedź na to pytanie? Nie. Ale ciekawi mnie w tej chwili bardzo, o której godzinie pokojówka posprzątała ten pokój. Ta koszula została tu przecież położona później, po zasłaniu łóżka, prawda? Oczywiście. Parker skinął głową. Zaraz się dowiemy. Ruszył ku drzwiom. Aleks patrzył za nim, otworzył usta, jak gdyby chciał coś powiedzieć. Ale nie powiedział ani słowa. Po chwili parker powrócił. Pokojówka zaraz tu będzie. Joe podszedł do łóżka i ułożył koszulę mniej więcej tak, jak leżała, gdy weszli. Rozległo się ciche pukanie do drzwi. Proszę, powiedział parker. Dziewczyna, która pojawiła się na progu, ubrana była w czarną sukienkę, biały czepeczek i biały fartuszek, tak jak bywają przystrojone rano pokojówki angielskie już niemal wyłącznie w amerykańskich filmach. Dygnęła i zamknęła drzwi za sobą. Jestem z policji, powiedział Parker, i chciałbym zadać panience kilka pytań. Tak, proszę pana. Nie była to ta sama dziewczyna, która podawała śniadanie. Alek zrzucił na nią okiem. Nie widział jej jeszcze do tej pory. Nazwisko panienki? Rosalind Lee. Od dawna panienka pracuje w Mandalay House. Od roku, proszę pana. Była ciemna, szczupła i miała duże piwne oczy, spoglądające ciekawie spod opuszczonych skromnie powiek. Najwyraźniej śmierć właściciela posiadłości musiała, po pierwszych chwilach zaskoczenia, wywołać w kuchni burzę domysłów. I sprzątała panienka dziś ten pokój? Tak, proszę pana. Kto go zamieszkiwał? Pan inżynier Kowlej, proszę pana. Zrobiła zdziwioną minę, jak gdyby nie pojmując, że policja nie wie takich najprostszych rzeczy. Ale natychmiast spojrzenie jej powędrowało ku dywanowi. Czy panienka zawsze tu sprząta? Tak, proszę pana. Wszystkie pokoje gościnne i sypialnie pana generała i pana Handy. No i oczywiście pozostałe pomieszczenia, ale to już robię razem z Janem. Jan? Tak. Janę pomaga w kuchni i podaje posiłki, ale razem zmywamy naczynia i razem sprzątamy na parterze. Rozumiem. A dziś panienka wcześniej zaczęła sprzątać. Zaraz po śniadaniu. Proszę pana, wtedy zwykle wszystkie albo prawie wszystkie pokoje są puste. Zaraz po śniadaniu to znaczy dokładnie o której? O pół do dziewiątej proszę pana. Mogę tak powiedzieć, bo idąc na górę, spojrzałem na zegar w kuchni. Janne zeszła i powiedziała, że wszyscy już zjedli. Tak. Dziękuję za dokładne informacje parker uśmiechnął się. Dziewczyna natychmiast odpowiedziała uśmiechem i spoważniała. "Wiem, że jeżeli policja pyta, wtedy trzeba odpowiadać jak najdokładniej. A cóż dopiero, kiedy przyjeżdża Scotland Yard?" "A skąd panienka wie, że jesteśmy z Londynu?" "Ten pan na dole, to znaczy pan detektyw po cywilnemu. Powiedział nam jano na imię, że przyjechaliście panowie z Londynu." Nic dziwnego. Odpowiedziałyśmy, taki straszny wypadek. I w dodatku taki znany człowiek, jak pan generał. To wszystko bardzo nami wstrząsnęło, Janę i mną, proszę pana. Jak gdyby dla zaprzeczenia tym słowom wielkie, piwne oczy rzuciły szybkie, ciekawe spojrzenie na Parkera, przeniosły się z równą ciekawością na Aleksa i na pół zniknęły, zakryte powiekami. Tak, to zrozumiałe. Parker pokiwał głową, a jak długo panienka pozostawała na górze. Do jedenastej, proszę pana. Posprzątałam wszystkie pokoje i zeszłam, żeby pomóc Janę pozmywać. Zawsze czeka na mnie ze zmywaniem. Mówi, że najlepiej jej się rozmawia przy tym. Przepraszam bardzo, proszę pana. Nic nie szkodzi. I nie odchodziła panienka stąd nigdzie w godzinach pomiędzy pół do dziewiątej a jedenastą? Nie, proszę pana. Sprzątałam kolejno pokoje, a to jest sporo roboty. Trzeba zasłać ładnie łóżko, powycierać w łazienkach i poukładać ręczniki i przybory, wysypać popielniczki i umyć je, i. i sto innych rzeczy, proszę pana. Na pewno. A ten pokój. Pokój pana Kowleja sprzątała panienka. O której? Czy może sobie panienka w przybliżeniu przypomnieć? Nie tylko w przybliżeniu, proszę pana. Zaczęłam od tego pokoju. To znaczy o pół do dziewiątej. I sprzątałam go może dziesięć minut, może troszkę krócej albo dłużej. A potem przeszłam do sąsiedniego pokoju, do pana Jowetta. Rozumiem. Parker przyjrzał się jej uważnie. To prawdziwa przyjemność, kiedy ma się do czynienia z kimś, kto pamięta swoje czynności i ma poczucie czasu. W śledztwie nie zawsze tak jest. Dziękuję, proszę pana, Rosalind Lee zaczerwieniła się i spuściła oczy. Ciekawi mnie, dlaczego panienka rozpoczęła od tego pokoju? Przecież nie jest to ona ani pierwszy, ani ostatni z brzegu. To prawda, proszę pana. Ale pan inżynier Kowlej jest najporządniejszy z naszych gości. To znaczy najmniej jest nieładu w jego pokoju. Sam wszystko układa w łazience i w szafie. Widać, że ma już takie usposobienie. Trzeba tylko wyrównać pościel rano, puścić odkurzacz na chwilę i to wszystko. Gdyby wszyscy byli tacy, a przede wszystkim, panie, jeżeli wolno tak powiedzieć... Potrafiłabym posprzątać na górze w godzinę, proszę pana. Rozumiem. A kiedy pan Kowlej wrócił do pokoju, widziała go pani? Kiedy wrócił, zapytała dziewczyna ze szczerym zdumieniem Pan Kowlej nie wrócił do pokoju, kiedy sprzątałam Nie to mam na myśli pytałem o to czy panienka nie widziała go później, będąc tu, na górze Nie, proszę pana. Ale łatwo mogłam go nie spotkać, bo przechodzę z pokoju do pokoju i przeważnie jestem wewnątrz, a na korytarzu tylko chwilę. Ale tej koszuli nie było w pokoju, kiedy pani sprzątała dzisiaj. Rosalindę zrobiła krok ku przodowi, spojrzała na łóżko i potrząsnęła ciemną główką w białym czepeczku. Nie, proszę pana, nie zostawiłabym jej przecież tak. Pan Kowlej musiał wrócić do pokoju i przebrać się później. To jego koszula. Nikt inny w Mandalej House nie ma takiej. Mówiłyśmy nawet o niej z Jane w zeszłym tygodniu. Ona ma narzeczonego w ten małd i koniecznie chciała się dowiedzieć, gdzie Pan Kowlej kupił taką piękną koszulę. Prosiła mnie, żebym go zapytała. I zapytała panienka. Tak, proszę pana. Powiedział. Że kupił ją w Londynie. A drugiej takiej nie miał? Nie, proszę pana. Co dzień zaglądałam do jego szafy i nie mogłabym jej nie zobaczyć. Tak. Parker uśmiechnął się. Dziękuję, panience. To by chyba było. Joe chrząknął cicho. Jego przyjaciel urwał. Czy nie chciałbyś panienki zapytać o coś, Joe? Jeżeli można. Co prawda nie jestem z policji, ale. Och, pan jest więcej niż z policji, powiedziała Rosalindę z przekonaniem. Jane czytała wszystkie. Tak, tak. Przerwał jej Alex szybko. Mam takie pytanie. Panienka ma zapasowe klucze od wszystkich pokojów oczywiście? Tak, proszę pana. To znaczy nie przy sobie. Nigdy ich nie noszę z sobą. Są na dole w szafce. Nikt u nas nie zamyka drzwi wychodząc, proszę pana. A pan Kowlej także nie? Także nie, proszę pana. Nigdy tego nie zauważyłam. A dzisiaj były one otwarte, kiedy panienka przyszła sprzątać? Tak, proszę pana. I właśnie dziwiłam się bardzo, kiedy przyszedł pan Jowet i zapytał, czy nie widziałam pana Kowleja, bo drzwi jego pokoju są zamknięte. Poszłam z nim razem i rzeczywiście były zamknięte. Ale teraz rozumiem. Kiedy pan Kowlej wrócił, żeby zmienić koszulę, musiał je zamknąć wychodząc. Zapewne tak było. A kogo jeszcze widziała tu panienka prócz pana Jowetta podczas przedpołudnia? Wróciły panna Bikon i panna Snider. Była też panna Perry. Ona także pukała do drzwi pana Kowleja. Właśnie kończyłam jej pokój i wyszłam na korytarz, więc wiem. Kiedy mnie zobaczyła, odwróciła się i zeszła na dół. A jeszcze wszedł na górę profesor Snider i poszedł do pokoju córki. Rozmawiali trochę, ale nie wiem o czym. Słyszałam tylko ich głosy, kiedy otwierałam drzwi sąsiedniego pokoju. Zawahała się. Ale to chyba było inaczej, bo panna Snider przedtem też wychodziła, widziałam ją. Tak, a potem wróciła z panną Bikon. Mówiły głośno o jakiejś puderniczce. Potem panna Bikon zeszła na dół, a dopiero wtedy przyszedł pan profesor Snider. Rozmawiał z córką, a potem zszedł prędko na dół. Chyba się pokłócili Proszę pana, albo może? Nie wiem zresztą. Bo wydawał się bardzo zdenerwowany. Właśnie rozkładałam odkurzacz na korytarzu i omal nie wpadł na mnie, jakby mnie nie widział. A później zeszłam na dół. Ale w kolejności jakby się to przedstawiało? Joe uśmiechnął się. Rozumiem, proszę pana. Kto i kiedy był na górze, tak? Właśnie. Najpierw wróciły panna Beacon i panna Snider z tenisa. Później nadszedł pan Jowet i pytał o pana Kowleja. A w chwilę później wyszła panna Bikon, bo właśnie zaczęła mu niej sprzątać. A panna Snider też musiała wyjść, ale nie zauważyłam. Potem przyszła panna Perry, a potem wróciły znowu razem panna Bikon i panna Snider i rozmawiały o jakiejś puderniczce. A potem panna Bikon zeszła na dół. Przyszedł pan profesor Snider, wszedł do pokoju córki i wyszedł, tak jak panu powiedziałam, zdenerwowany. A potem ja zeszłam. Która mogła być wtedy? Jedenasta. Proszę pana, na pewno. Kiedy zeszłam do kuchni, spojrzałam na zegar. Zawsze tak robimy, bo czas ucieka, a jedna praca goni drugą i muszą być wykonane prawda? Proszę pana. Oczywiście. Joe uśmiechnął się do niej. Trzeba przyznać, że pamięć ma panienka znakomitą. Więc pan Jowet pukał tu mniej więcej o dziesiątej i drzwi były już zamknięte, a o godzinie za dwadzieścia dziewiąta były jeszcze otwarte, prawda? Tak, proszę pana. To by oznaczało, że pan Kowlej wrócił tu pomiędzy godziną za dwadzieścia dziewiąta a dziesiątą. Przebrał się Zamknął drzwi na klucz i znowu zszedł na dół, ale panienka nie widziała go nadchodzącego. Nie zauważyła panienka, że jest u siebie, ani nie widziała go panienka, kiedy wychodził i zamykał drzwi, prawda? Tak musiało być, proszę pana. Ale to nic dziwnego, jak powiedziałam. Wystarczy, żebym była akurat w którejś z łazienek. Żadna z nich nie ma drzwi na korytarz, bo otwierają się tylko do pokojów. Wtedy nie słyszę absolutnie nic z tego, co się dzieje na korytarzu. Albo mogłam być w którymś z pokojów i puścić odkurzacz. Wtedy hałas też by mi nie dał usłyszeć, że ktoś idzie. To znaczy, że według panienki nie tylko te osoby, które panienka wymieniła, mogły wejść na górę i zejść, a panienka mogłaby o tym nie wiedzieć? Oczywiście, proszę pana. Tak jak z panem kowlejem, prawda? Też nie słyszałam niczego, a był tu przecież. Umilkła i zerknęła ciekawie na Aleksa. Właśnie. Ku zdumieniu parkera Joe podszedł ku niej i pochyliwszy się, powiedział niemal poufnym tonem. A czy wie panienka, że pan inżynier kowlej przepadł? Tak, proszę pana, wiem. I właśnie wszyscy. Jane, kucharka, nawet ogrodnik. A skąd panienka o tym wie? zapytał szybko parker. To ci panowie tam na dole, ten pan detektyw taki przystojny, z wąsikiem. Kiedy podawałyśmy im kawę i kanapki bo przecież biedacy od rana nie mieli nic w ustach martwili się, bo przeszukiwali cały park i cały dom, a nie było go nigdzie. Przystojny, z wąsikami. Mruknął parker. Z wąsikami i ruszył ku drzwiom najwyraźniej z zamiarem porozmawiania z owym gadatliwym i urodziwym podwładnym. Ale Joe chrząknął cicho. Jego przyjaciel zatrzymał się z ręką na klamce, a potem zawrócił niechętnie. Właśnie, powiedział Alex do dziewczyny. To taka dziwna historia. Sami nie wiemy, gdzie mógł zniknąć. A co panienka, kucharka, ogrodnik i ta koleżanka myślicie o tym? Co my myślimy? Zapytała Rosalindę ze zdumieniem. No tak, na pewno powtórzyłyście panienki to, co powiedział ten detektyw z Wąsikiem, a kucharka i ogrodnik też zaczęli się zastanawiać. Tak, proszę pana. Siedzimy tam w kuchni, bo proszono nas, żebyśmy nie wychodzili bez koniecznej potrzeby, więc rozmawiamy. Ale nie wiemy nic. Chyba nie stało mu się nic okropnego, prawda? Janę powiedziała, że mógł wpaść do któregoś z tych piekielnych kotłów, które tam mają w pracowni. Mógł się pośliznąć i. Jak człowiek wpadnie do roztopionego metalu, musi zginąć od razu, prawda? Ale ogrodnik, który pomagał instalować te kotły, mówi, że są za małe. Dziecko by się dało tam wrzucić, ale dorosły człowiek nie mógłby się skryć w całości. Trzeba by go najpierw porąbać na kawałki. Och, co ja mówię. To by przecież było okropne, taka śmierć. Tak, rzeczywiście, Aleks uśmiechnął się. Dziękuję, panience. Dygnęła i wyszła. Co u diabła chciałeś od niej wydostać, powiedział Parker, upewniwszy się, że dziewczyna odeszła już i nie może usłyszeć jego grzmiącego głosu. Widzę, że zaczynamy mieć coraz więcej pomocników w tej sprawie. Może poprosisz teraz kucharkę, ogrodnika i tę drugą dziewczynę i razem zastanowimy się, co robić dalej. Roześmiał się niewesołym, głuchym śmiechem. Spojrzał na zegarek. Kiedyż ten przeklęty doktor. Nie dokończył. Rozległo się ciche pukanie. Znaleźliśmy to obok ławki na korcie tenisowym, powiedział ten sam człowiek, którego Aleks zauważył poprzednio na krzesełku w korytarzu. Puderniczka, szefie. Pewnie któraś z pań zgubiła, ale ponieważ kazał pan wszystko, co znajdziemy, przekazać od razu, więc pozwoliłem sobie przeszkodzić. Podał parkerowi zawinięty w chustkę niewielki przedmiot. Joe zbliżył się. Puderniczka była złota i miała po środku pięć rubinów ułożonych w kwiatek, którego listki były wykonane ze ścinków szmaragdu. Dziękuję. Parker skinął głową. Człowiek wycofał się i zamknął cicho drzwi. Joe westchnął. Takie paskudztwo, wykonane z tak kosztownych materiałów, może pochodzić tylko z jednego kraju na kuli ziemskiej. Powiedział niemal ze współczuciem. Gdybym nawet nie wiedział, że panna Dorothea Snider zgubiła puderniczkę na korcie tenisowym, wiedziałbym, że to jej własność. Parker bez słowa zawinął przedmiot w chustkę i wsunął do kieszeni, potem spojrzał na Alexa. A dlaczego kłóciła się z ojcem? zapytał. I dlaczego była zdenerwowana? I co robił ten ojciec za drzewem? ukryty. Gdy nadchodziłeś w stronę pawilonu, żeby zabrać stamtąd generała, kiedy wybuchnie burza? Może on sam odpowiedzi najlepiej na te wszystkie pytania. Joe zmarszczył brwi. W końcu to o nim generał Somerville nakreślił ostatnie słowa, jakie miał możność zanotować w swoim długim życiu. I nie były to najpochlebniejsze słowa, chociaż nie udało mu się dokończyć zdania. Szkoda, że Hicks śpi. Chciałbym go o coś zapytać. Każe posłać po niego auto. Za dwadzieścia minut tu będzie. Wyspał się już, mam nadzieję. Ale był niemal nieprzytomny i osądziłem, że obejdziemy się bez niego na razie. Parker rozejrzał się jeszcze raz po pokoju, a potem wyszedł. Aleks ruszył za nim. Niech ktoś pojedzie po Hicksa, rzucił zastępca szefa wdziału kryminalnego. A poza tym nie wolno wam spuszczać z oka tego pokoju. Leży tam na łóżku koszula. Zabezpieczyć ją i złożyć do ewidencji. Gdzie jest pokój panny Snider? Drugie drzwi na prawo szefie Alex ruszył za parkerem, myśląc o tym, że za jednymi z tych drzwi znajduje się Karolina i czeka. Powinien był pójść do niej. Ale nie mógł. Jeszcze nie. Za parę minut. Parker zapukał i głos męski, przemawiający cicho za zamkniętymi drzwiami, ucichł. Sekunda ciszy i przytłumione kobiece. Proszę wyjść. Weszli. Dorothea Snyder, ubrana wciąż jeszcze w tę samą zieloną sukienkę, w której widział ją przed południem, siedziała na niskiej sofie, z rękami splecionymi na kolanach, pochylona nieco ku przodowi. Na widok Parkera i wchodzącego za nim Aleksa na twarzy jej pojawił się wyraz lęku, który najwyraźniej starała się opanować przez chwilę, ale później dała za wybraną i odwróciła głowę, kryjąc twarz w dłoniach. Widok ten był tak niespodziewany, że Parker nie zwrócił w pierwszej chwili uwagi na stojącego przy oknie mężczyznę i zobaczył go dopiero wtedy, kiedy zbliżył się on szybko do sofy i powiedział nie denerwuj się tak, dziecko. Przecież tłumaczę ci już od godziny, ludzie muszą umierać, wszyscy. A że zdarza się to w najrozmaitszy sposób, czasem powoli, a czasem gwałtownie, jak to miało miejsce w wypadku naszego nieodżałowanego gospodarza, taka jest kolejność rzeczy na tym świecie i nie zmienimy tego. No, Dorotchy, proszę cię. Panowie przyszli tu i zapewne chcą nas o coś zapytać, prawda? Wciąż jeszcze pochylony nad siedzącą dziewczyną, uniósł głowę i spojrzał na Aleksa, a potem przeniósł wzrok na Parkera. Nazwisko moje brzmi Parker i jestem funkcjonariuszem Scotland Yardu, powiedział Ben, pan profesor Snider, prawda? Tak. Czy my mogę panu służyć? Przede wszystkim chcieliśmy zobaczyć się z panią. Parker wyciągnął z kieszeni przedmiot zawinięty w chustkę. Zdaje się, że zgubiła pani puderniczkę, prawda? Moi ludzie znaleźli ją. Nie, powiedziała cicho Dorothy Snider. Ja nie. I znów ukryła twarz w dłoniach. Obok kortu tenisowego dokończył Parker, wyjął przedmiot z chusteczki i podał jej. Czy to ta? Dorothy opuściła ręce. Uniosła powoli głowę i spojrzała na niego z wyrazem tak wielkiego zdumienia, że Parker mimowolnie cofnął dłoń. Przecież zgubiła pani puderniczkę, prawda? Tak, tak, powiedziała cicho. Zgubiłam obok kortu tenisowego i nie mogłam jej znaleźć. Wyciągnęła rękę, wzięła w drżące wyraźnie palce puderniczkę, otworzyła ją odruchowo, Zamknęła i opuściła wraz z dłonią na kolana. Podziękuj panom przynajmniej, powiedział profesor Snider i roześmiał się nieco zbyt głośno i nieco zbyt wesoło. Zwrócił się do Parkera, to prezent ode mnie na jej poprzednie urodziny. Była bardzo przywiązana do tej puderniczki, biedaczka, i przejęła się z gubą. Tak, przejęła się. Dokończył niepewnie, jak gdyby zdając sobie sprawę z tego, że przecież przed paru godzinami zginął od kuli gospodarz tego domu i fakt ten powinien był bardziej przejąć jego córkę niż utrata puderniczki. Proszę, może panowie usiądą? Dziękuję bardzo. Parker usiadł na wskazanym krześle. Mam kilka, czysto zresztą formalnych pytań do obojga państwa, dotyczących smutnego wydarzenia. Jakie miało dziś miejsce? Oczywiście, oczywiście. Dorotły, moje dziecko, skup się odrobinę, proszę cię bardzo. Tak, tatusiu. Skinęła głową, potem spojrzała na leżącą w zagłębieniu dłoni puderniczkę i zagryzła wargi. Otóż po pierwsze, chciałbym zapytać, czy pani lub pan profesor byliście w ostatnim okresie w Londynie? W Londynie, zapytał ze szczerym zdumieniem Snider. Dorothy także szybko uniosła głowę i spojrzała nierozumiejącymi oczyma na Aleksa. Nie, proszę pana. Przylecieliśmy do Londynu z Nowego Jorku przed sześciu tygodniami i udaliśmy się wynajętym autem tutaj. Od tego czasu korzystaliśmy ze wspaniałej gościnności generała Somervillea. Ma on tak znakomitą bibliotekę i rozmowy z nim były dla mnie tak niewyczerpanym źródłem wiedzy i erudycji że nawet do głowy by mi nie przyszło udać się do Londynu bez absolutnej konieczności. Urwał. W przyszłym tygodniu mieliśmy wyjechać, dodał kiwając głową, ale w związku z tragicznymi okolicznościami sądzę, że lepiej będzie, jeśli opuścimy ten dom wcześniej, prawda? Będę musiał jutro rano zadzwonić do biura podróży i postarać się, aby zmieniono datę odlotu na naszych biletach powrotnych do Stanów. Tak, to zrozumiałe, powiedział Parker. A więc nie opuszczaliście Państwo Mandalay House podczas całego pobytu tutaj? I jeszcze jedno pytanie do obojga Państwa. Czy nie widzieliście Państwo po śniadaniu inżyniera Kowleja? Po śniadaniu. Snider zdecydowanie potrząsnął głową. Nie, na pewno nie. A Ty, Dorotchy? Ja także go nie widziałam. Powiedziała cicho Dorotchy. Był przy śniadaniu, prawda? W czerwonej koszuli. Nagle rysy jej stężały. W czerwonej koszuli powtórzyła szeptem O Boże, i zamilkła, kryjąc twarz w dłoniach. Parker uniósł brwi. Widzę, że fakt ten przemówił do pani w szczególny sposób powiedział łagodnie Proszę nam powiedzieć, o co chodzi. Nie, nie. Dorothy potrząsnęła głową ja tylko. Z wysiłkiem uniosła twarz i spojrzała na parkera. Ona była jak krew, ta koszula, i przypomniało mi się, że wzdregnęła się. Proszę panów, powiedział półgłosem Snider: Moja córka jest bardzo zdenerwowana w tej chwili. Czy, czy można by przełożyć te rozmowy na później? Przykro mi bardzo. W głosie Parkera zabrzmiała nagle ostra nutka, ale rozumiejąc pana zastrzeżenia, chcielibyśmy, o ile to możliwe, abyście wszyscy państwo pomogli nam. To chyba zrozumiałe, prawda? Jeżeli pan nas nider nie czuje się na siłach, żeby prowadzić z nami rozmowę w tej chwili, możemy oczywiście zaczekać, aż zdenerwowanie jej minie. Ale ton jego złagodniał. Rozłożył ręce. Policja w Ameryce także przecież prowadzi śledztwa. I, o ile zdołałem zauważyć, nie jest delikatniejsza niż my. Wiemy, że gdy ktoś umrze w tragicznych okolicznościach, wszyscy są zdenerwowani. Ale, niestety, z racji mego zawodu, muszę większość rozmów prowadzić z ludźmi w tych właśnie okolicznościach, chociażbym tego nie chciał. Pan Nosnider, proszę się opanować. Nie chcemy dręczyć pani. Chcemy tylko, żeby nam pani pomogła, o ile pani może. Czy nie zauważyła pani przed południem niczego niecodziennego, albo czegokolwiek, co wydałoby się pani nieco dziwne? Powiedzmy. Nie, chyba nie. Potrząsnęła głową. Zjadłam śniadanie. Potem grałyśmy godzinę, albo może trochę dłużej. Z Karoliną wróciłyśmy do domu. Wzięłam tuż. Przebrałam się i wyszłam. Tatuś był w bibliotece, zajrzałam tam, pracował, wyszłam do parku, a potem zauważyłam, że nie ma w torebce puderniczki i zaczęłam jej szukać. Ale nie znalazłam. A potem spotkałam Karolinę i pana w ogrodzie, kiedy wracałam. Później poszłam na górę. Czytałam trochę. Tatuś przyszedł, a kiedy wyszedł, nadciągnęła burza. Zbiegłam do biblioteki i. Tatusia nie było. Zlękłam się o niego, wzięłam pierwszy lepszy płaszcz i pobiegłam w stronę pawilonu, bo myślałam, że może rozmawia z generałem, albo wyszedł po niego, bo zerwała się ulewa i. Resztę pan wie. Zwróciła się do Aleksa. Tak, Joe skinął głową, ale po wejściu do pawilonu, kiedy zobaczyła pani generała, powiedziała pani: On po śmierci, on po śmierci, i zemdlała pani. Czy może mi pani powiedzieć, co te słowa miały oznaczać? W pierwszej chwili nie zwróciłem na nie uwagi. Wszyscy byliśmy zaskoczeni widokiem umarłego. Ale teraz chciałbym panią o to zapytać. Czy można zapalić? Wyjął papierosa, nie spuszczając oka z dziewczyny. Oczywiście, powiedział szybko Snider. Oboje palimy. Chociaż stosujemy się do normy dziesięciu sztuk dziennie na osobę, wyciągnął zapalniczkę i podał ogień Aleksowi. Ja, ja. Dorotchy skuliła się i wyprostowała. Odetchnęła ciężko. Ja nie wiem, co powiedziałam wtedy. Jeżeli tak powiedziałam, to to nie miało żadnego sensu, prawda? Oto właśnie chciałem panią zapytać. Przyznaję, że w pierwszej chwili pomyślałem nawet, że być może była pani w pawilonie przed nami i dostrzegła pani jakąś zmianę Ale teraz wiem, że nie mogła pani tam być. Dlatego wierzę pani bez zastrzeżeń Wie pan, że nie mogłam tam być, powiedziała cicho dorotły. Na pewno pan wie? Tak, tak się złożyło, że od chwili. Kiedy powróciła pani z Karoliną do domu po partii tenisa, Pawilon był pod nieustanną obserwacją i musiałaby pani zostać zauważona. Musiałabym zostać zauważona, powtórzyła jak echo dorotchły. Więc nie byłam tam po śmierci generała, a przed przybyciem pana. Więc nie byłam tam. Ale dlaczego mógł pan tak przypuszczać? Tylko dlatego, że zawołałam coś, czego nie pamiętam. Ja. Ja w ogóle widzę te chwile jak przez mgłę. Wszystko wirowało. Szłam i byłabym spadła. A potem? Ukryła twarz w dłoniach i rozpłakała się. Sami panowie widzicie, do czego to prowadzi. Zniderują Parkera pod ramię i poprowadził ku drzwiom. Później, za parę godzin, szok minie i będzie mogła rozmawiać swobodnie. Ale teraz. Bardzo proszę o pozostawienie nas w spokoju. Zresztą, jak panowie widzą, nie mamy nic ciekawego do zakomunikowania. Kto wie, mruknął Aleks cicho, ale tak, że profesor Snider usłyszał go. Dopóki nie padnie ostatnie słowo, nigdy nie wiadomo, która informacja miała wartość, a która nie. Proszę przeprosić córkę za to, że niepokoiliśmy ją. Wyszli. Na korytarzu Parker spojrzał na Alexa i potarł podbródek. I co myślisz o tym wszystkim? Myślę. Powiedział Joe przyciszonym głosem, że oni oboje kłamią. Ale na czym polega ich kłamstwo? Nie wiem. Ona naprawdę nie mogła być w pawilonie przed nami. Ben. A może Hicks nie powiedział ci o tym? Pan Nasnider jest przecież domownikiem, więc nie reagował na jej wejście. Mogła mieć jakąś ważną rozmowę z generałem, kiedy poszła szukać puderniczki, jak mówi. Tak, to możliwe. Czy Hicks już jest? Zobaczymy. Zeszli na dół. Sierżant Hicks. Najwyraźniej wyspany już i niemal zadowolony z siebie, siedział na krześle w bibliotece i zerwał się na widok zwierzchnika. Dobrze, że już jesteście, powiedział Parker. Jest taka sprawa, o której zajęliście miejsce na waszym punkcie obserwacyjnym obok pawilonu za murem posiadłości? Punktualnie o dziewiątej trzydzieści, szefie. Byłem tam już od dziewiątej dwadzieścia pięć, tak jak umówiłem się z panem Aleksem, ale szukałem przez parę minut dogodnego punktu obserwacyjnego, zanim go znalazłem. I mieliście przez cały czas na oku pomost prowadzący do pawilonu? Tak, szefie. Przez cały czas, zapytał ponownie Parker z naciskiem. Tak, szefie, z wyjątkiem paru minut kiedy pojawił się ten facet zbierający kwiatki dla narzeczonej, ale o tym już mówiłem panu Aleksowi. O której to było? Za piętnaście jedenasta, szefie. A poza tym nikt nie wchodził do pawilonu? Nikt, szefie. Mogę za to ręczyć. Dopiero panna Perry, ale pan Aleks był przy tym. Ja także zresztą znajdowałem się już po tej stronie muru. Dobrze! Parker niezdecydowanie skinął głową. Zostańcie z chłopcami i bądźcie w halu, sierżancie. Wyspaliście się już, mam nadzieję? Tak, szefie. Kicks potarł łysinę. Ale nie samym snem człowiek żyje. Jesteście głodni? Jeśli wolno tak stwierdzić, szefie. Więc zajdźcie do kuchni. Są tam, jak mi się wydaje, dwie bardzo sympatyczne panienki, które z łatwością pozyskują sobie względy stołecznej policji. Powiedzcie Wintonowi, bo to on zdaje się jest tym bardzo przystojnym panem z wąsikami, że mu te wąsiki, jeżeli będzie paplał z domownikami o szczegółach śledztwa, nawet jeśli ci domownicy mają piwne, pełne słodyczy oczy, które zajmują pół twarzyczki. Tak jest, szefie. Powtórzę mu. Kik zniknął. Masz słuszność, Parker usiadł ciężko na krześle. Panna Nasnider nie była w pawilonie przed wami. Zresztą Maryl Perry była tam później i rozmawiała z generałem, więc. Rozłożył ręce. Jeżeli nawet kłamią, nie dotyczy to chyba śmierci Somerville'a. Urwał. A kowleja nie ma. Siedemdziesięciu pięciu tysięcy dolarów także nie ma. Pozostała nam tylko koszula z urwanym rękawem. Chciałbym, żeby już było po wszystkim, Joe. Mam nadzieję, że doktor wkrótce przyśle sprawozdanie z sekcji, a Kowleja złapią, kiedy będzie wchodził do swego londyńskiego mieszkania. Czekają tam na niego. Wtedy napiszemy piękny protokół, a ty? Wstał i położył rękę na ramieniu przyjaciela. Myślę, że powinieneś pójść do panny Bikon, co, Joe? Siedzi tam sama już tak długo. Śmierć generała musiała być dla niej wielkim wstrząsem. Idź. Joe potrząsnął głową. Myślę, że dobrze będzie, jeżeli porozmawiamy z pozostałymi osobami tego dramatu powiedział cicho. Z Karoliną także, jeżeli chcesz. Pójdę do niej, ale razem z tobą. Jeżeli sobie tego życzysz. Parker wstał. Kiedy znaleźli się przed drzwiami Karoliny, zawahał się. Może byś jednak poszedł sam? Bez słowa Joe zapukał. Usłyszawszy odpowiedź, otworzył drzwi i lekko pchnął przyjaciela, zmuszając go, aby wszedł pierwszy. Tak strasznie mi przykro, miss Beacon. Parker serdecznie uścisnął jej rękę. Karolina była bardzo blada, ale opanowana. Uśmiechnęła się nawet, choć nie był to wesoły uśmiech. Czy, czy stało się coś, coś gorszego, zapytała, nie mogąc czy też nie chcąc wymówić słowa morderstwo. Jesteśmy niemal przekonani, że generał Somerville popełnił samobójstwo, powiedział Parker. Znamy nawet przyczyny, dla których mógł tak postąpić. Był bardzo starym człowiekiem, całe jego życie mogło zostać przekreślone przez nikczemność szantażysty, więc wybrał to, co sądził najprawdopodobniej jako jedyną ewentualność, która mu pozostała. Mój Boże. Karolina przymknęła oczy. Nigdy nie przypuściłabym, żeby on był taki waleczny, Joe. Nie cofał się przed żadnymi przeciwnościami i nagle. Samobójstwo nie zawsze jest to oznaką tchórzostwa. Parker położył swoją wielką dłoni na jej drobnej dłoni i natychmiast cofnął ją, jak gdyby zażenowany tym przypływem serdeczności. Może być także aktem odwagi, jak to miało miejsce w tej sprawie, jeśli wszystko odbyło się tak, jak przypuszczamy, że się odbyło. Umilkł. Joe zapalił papierosa. Karolinko powiedział cicho. To nie jest aż takie proste, jak przedstawił ci przed chwilą Ben. Pozostały pewne niewyjaśnione okoliczności. Niewyjaśnione okoliczności. Czy chcesz powiedzieć, że dziadek John mógł nie popełnić samobójstwa? Och, Joe. Na twarzy jej pojawił się nagle wyraz przerażenia. Tego także nie chcę powiedzieć. Nie wiemy jeszcze. Ale generał Somerville miał przy sobie w pawilonie siedemdziesiąt tysięcy dolarów. Pieniędzy tych nie znaleźliśmy nigdzie po jego śmierci. Poza tym kowlej zniknął. Kowlej? Karolina otworzyła szeroko oczy. Przecież jadł z nami śniadanie. Ale po śniadaniu wyszedł i nikt z domowników nie widział go od tej pory. Ty także nie, prawda? W milczeniu potrząsnęła przecząco głową. Tak, przypuszczałem, powiedział Alex. Chciałbym, żebyś powiedziała teraz Benowi, co robiłaś przez całe przedpołudnie aż do chwili, gdy. Urwał i odetchnął głęboko. Ależ to zupełnie zbyteczne. Parker wstał i spojrzał na przyjaciela niemal wrogo. Zupełnie zbyteczne, miss Zbikon. Nie wiem, co mu strzeliło do głowy. Żeby prosić panią o coś podobnego. Śledztwo nie jest jeszcze zakończone, to prawda. Ale, na szczęście, mamy świadectwo Miss Perry, która rozmawiała z dziadkiem pani o jedenastej. Później wybuchła burza. A ponieważ huk piorunów zagłuszył wystrzał, więc co ja mówię? mamy masę spraw jeszcze. Zostań z panią przez chwilę, Joe. Później spotkamy się w bibliotece. Chciał ruszyć ku drzwiom. Zostań Ben, powiedział cicho Alex. Wszystkim nam zależy przecież na możliwie największej ilości informacji od osób, które tu były. Czy nie spostrzegłaś czegoś niecodziennego dziś rano, Karolino? Nie. Potrząsnęła głową. Jeżeli nie liczyć zdenerwowania dorotchy, która zgubiła puderniczkę. Ale to przecież nie ma żadnego znaczenia, prawda? Spojrzała zmęczonymi oczyma na Parkera, który zatrzymał się z ręką na klamce i zawrócił teraz powoli. Opowiedz nam po kolei wszystko, od śniadania. Więc wstałam od stołu, z Tobą, prawda? I poszliśmy razem z Panem Jowettem. Nie, poszłam na górę i przebrałam się w szorty. Wzięłam rakietę i zeszłam na dół. A ty byłeś tam z panem Jowettem. Potem wyszła Dorotchy i udałyśmy się na kort. Grałyśmy trochę bez liczenia punktów, a potem spróbowałyśmy rozegrać pełne spotkanie. Ale było tak parno, że postanowiłyśmy przerwać pierwszego seta, który ciągnął się bardzo długo. Wracając znów spotkałam ciebie. Weszłam razem z Dorotchy na górę. Ona poszła do swojego pokoju, a ja do mojego. Wykąpałam się, przebrałam i zeszłam na dół. Nie mogłam usiedzieć na miejscu. Przymknęła oczy. Och, Joe, jakie to okropne. Gdybym wiedziała. Parker nie odezwał się, ale zwrócił pytające spojrzenie na Alexa. Mów dalej, powiedział Joe łagodnie. Chodziłam po parku i myślałam, jak to cudownie. Że dziadek John zapisał mi Mandala i chaos. Wiedziałam, że to podłe z mojej strony, ale nie mogłam się powstrzymać. Tak bardzo kocham ten dom. Jest teraz Twoją własnością, powiedział Alex, chociaż nie wiedziałaś o tym wtedy. Moją własnością? Karolina potrząsnęła głową. Potem szepnęła. Nie pomyślałam o tym. Dlaczego to się musiało stać? Właśnie teraz. Jak mogłam? Ale wiedziałam przecież, że dziadek John jest stary, że kocha mnie, a ja jego, że że Och, Joe, to okropne. Ukryła twarz w dłoniach i Alex nagle zupełnie irracjonalnie pomyślał, że to już trzecia kobieta, którą widzi podczas dzisiejszego popołudnia z rozpaczoną, ukrywającą twarz w dłoniach. Ale Karolina opanowała się niemal od razu. Przepraszam bardzo, powiedziała patrząc na Parkera. Zdaję sobie sprawę, jakie to musi być dla pana przykre. Jest pan przecież naszym przyjacielem. Postaram się, żeby to się już nie powtórzyło, Odetchnęła i przygładziła włosy nieświadomym, obojętnym ruchem. Więc spacerowałam po parku w okolicach Oranżerii, może pół godziny, może trochę dłużej albo krócej, i zobaczyłam jego. Wskazała Aleksa. Razem obeszliśmy dom. Potem nadeszła Dorotchy. Była bardzo zdenerwowana, bo zgubiła puderniczkę. Powiedziała mi, że to prezent od ojca. Jest niemal tak zakochana w tym ojcu, jak dziewczyna w chłopcu. W każdym razie takie sprawia wrażenie. Potarła dłonią czoło. Cóż za nonsensy opowiadam. Ale nie umiem się opanować i mówię głupstwa. Więc Dorotchy była zdenerwowana. Poszłyśmy na górę, do mnie, i dałam jej mój puder, chociaż wydawało mi się, że jest upudrowana aż na to. Ale Amerykanki lubią ostry makijaż nawet rano. Potem wyszła i przez korytarz szedł właśnie jej ojciec. Weszli oboje do niej. Siedziałam przez chwilę w pokoju i próbowałam czytać, ale było duszno. Postanowiłam zejść do biblioteki, gdzie zawsze jest chłodno. Profesor Snider zszedł przede mną i wyszedł z domu, a ja skręciłam do biblioteki. Wybrałam sobie jakąś książkę i usiadłam, ale zobaczyłam przez okno, że nadchodzi wielka, czarna chmura i pomyślałam o dziadku. Handy nie było widać. Zresztą jest stary, a ulewa mogła lunąć lada chwila. Więc wyjrzałam i zobaczyłam ciebie. Zawołałam, żebyś zaczekał. I pobiegłam po płaszcze i parasole. Wtedy z sali muzealnej wynurzył się pan Jowett. Musiał usłyszeć, kiedy cię wołałam. I powiedział, że mi pomoże. Pochwyciliśmy płaszcze i parasole i pobiegliśmy w stronę pawilonu. A potem, potem już wiesz. Tak. Joe wstał i uśmiechnął się do niej smutnym uśmiechem. Nie tego spodziewałaś się, przywożąc mnie tutaj. Prawda. Rozłożył ręce. I ja się tego nie spodziewałem. Jeżeli dziadek John popełnił samobójstwo, to to nawet ty nie mogłeś temu zapobiec, prawda? Nikt nie może przeszkodzić, jeżeli ktoś chce sobie odebrać życie. A jeżeli nie popełnił samobójstwa? Alex przymknął oczy i otworzył je natychmiast. A ja byłem przez cały czas w pobliżu. Pomyśl tylko, Byłem o kilkadziesiąt kroków i nie zapobiegłem temu. Przecież powiedziałeś, że dziadek John sam napisał te listy do Scotland Yardu. Więc, jak mogłeś przypuszczać, że mu coś grozi? Nikt nie mógłby wiedzieć. Przecież morderca najpierw zabija, a dopiero później ludzie się dowiadują. Jeżeli, jeżeli nie wiedziałeś, że ktoś chce go zabić, to jak mogłeś zapobiec? wiem. Że musi ci być ciężko, ale ja to rozumiem, Joe. Tego, co się stało, nikt już nie cofnie. A nie możesz robić sobie wyrzutów, że nie zapobiegłeś czemuś, o czym nie miałeś pojęcia, że może zaistnieć. To zresztą nie ma teraz żadnego znaczenia. On nie żyje, a ja. Ja ciebie kocham. Dokończyła cicho. To nie żadna tajemnica, Joe. Pan Parker wie o tym od lat, prawda? Więc nie mówię niczego nowego. Ale nawet gdybyś był obcym mi człowiekiem, także nie miałabym żalu do ciebie. Umilkła na chwilę. Czy... czy to Kowlej go szantażował? Wszystko wskazuje na to. Mruknął Parker. Mogę pani tylko jedno zaręczyć, Miss Beacon, że kiedy mi ten gagatek wpadnie w ręce. Nie dokończył. Pójdę już. I Ja także. Alex wstał. Pozostaje jedno, stwierdzić prawdę. Jeżeli pozwolisz, wpadnę później, Karolinko. Przyjdź koniecznie. Powiedziała cicho. Tak strasznie jestem smutna. Dopóki żył, nie przypuszczałam, że jest mi tak bardzo bliski. Czy człowiek musi umrzeć, żebyśmy mogli zrozumieć, ile dla nas naprawdę znaczył, gdy był żywy? Obawiam się, że tak. Joe skinął głową. Wszyscy to przeżywamy prędzej czy później. Dotknął lekko jej dłoni i wyszedł szybko za Parkerem, który znajdował się już na korytarzu. Paskudna historia, mruknął zastępca szefa wydziału kryminalnego. Paskudna, Joe. Kto nam jeszcze został? Handel, Jowet i służba. Mniejsza o służbę. Gdzie jest pokój pana Handy? zapytał dyżurującego na korytarzu detektywa i natychmiast ruszył w kierunku wskazanym przez wielki, brunatny palec swego podwładnego. Zapukał cicho. Nie było odpowiedzi, więc nacisnął klamkę i zajrzał. W nos drza stojących uderzył dziwny, oszałamiający zapach. Handa stał zwrócony plecami do drzwi i zgięty w niskim pokłonie. Naprzeciw niego cztery. Wąskie, żółte świece płonęły przed wielkim, złocistym posągiem siedzącego buddy. Pomiędzy świecami stała płytka miseczka i z niej to właśnie unosiły się w powietrze wstęgi błękitnego dymu, rozwiewając się z wolna wzdłuż ścian. Parker chciał się cofnąć, ale Handa, usłyszawszy skrzypnięcie drzwi, odwrócił głowę i wyprostował się. — Proszę wejść. — Oczekiwałem panów. Po krótkim wahaniu Parker wszedł. Joe wsunął się za nim i zamknął drzwi. Wewnątrz wonika dzidła była jeszcze bardziej oszałamiająca. Nie chcielibyśmy przeszkodzić panu w wykonywaniu obrzędu religijnego. Rozpoczął komisarz formalnie, ale okoliczności zmuszają nas do tego. Czy może wolałby pan pomówić z nami później? Powiedzmy, za pół godziny. Handa przecząco potrząsnął głową. Ten obrzęd religijny będzie trwał bardzo długo. Powiedział spokojnie. Ale może wonika dzidła jest dla panów męcząca? Biali ludzie. Nie, nie, Parker energicznie potrząsnął głową. Może by tylko zechciał panu chylić trochę okno? I nie czekając na odpowiedź starego Birmańczyka, szybko podszedł do okna. Otworzył je i pozostał przy nim, opierając się plecami o framugę. Nazywam się Parkeri. Wiem, proszę pana. Był pan tu przed tygodniem i odbył pan rozmowę z generałem Somerville'em. Handa skłonił głowę. Znam treść tej rozmowy, gdyż pan mój był tak uprzejmy, że obdarzył mnie swym zaufaniem. Gdyby obdarzył także i nas swym zaufaniem. Może nie doszłoby do tej tragedii mruknął parker. A więc sądzi pan, że człowiek może wręczyć przeznaczenie, panie komisarzu. Proszę wybaczyć mi, ale w głupocie serca mego nie zgadzam się z panem. Wczoraj jeszcze, a nawet dziś rano, myślałem, być może, że to możliwe. Obawiałem się o mego pana. Poszedłem do pana Aleksa i powiedziałem mu wszystko, co wiem o tej sprawie. Chciałem ustrzec pana mego przed nieszczęściem, które mu groziło, ale przeznaczenie chciało inaczej. Śmierć, która miała nadejść, nadeszła inną ulicą, ubrana w inną szatę, i pan mój umarł, gdyż rodzimy się pewnego dnia, który został nam przeznaczony, a umieramy w dniu, w którym napisano, że będzie naszym dniem ostatnim. Wszyscy jesteśmy śmiertelni. Być może, powiedział Parker. Ale do moich obowiązków należy, aby możliwie największy procent obywateli tego kraju umierał w sposób naturalny, bez pomocy innych ludzi, którzy wyręczają przeznaczenie, o którym pan wspomniał. Ci ludzie są tylko narzędziem, powiedział cicho Handa. Ale rozumiemy pana, ja także wierzę w sprawiedliwość i w karę dla nikczemnika. Bardzo się cieszę, powiedział Parker niemal pogodnie. Jeżeli pragnie pan kary dla nikczemnika, który bądź zamordował generała, bądź też szantażował go jako plumket czy też razem z plumketem, może powie nam pan, czy nie widział pan dziś po śniadaniu inżyniera Kowleja, gdyż mamy wiele powodów, aby przypuszczać, że to on właśnie wręczył przeznaczenie w tej smutnej sprawie. Pana Kowleja, twarz starego Birmańczyka nie ujawniła zdumienia, ale mimowolnie spojrzenie jego skierowało się ku Aleksowi. Tak, powiedział Joe. Inżynier Kowley zniknął, a z nim paczka dolarów, którą zaniósł pan do pawilonu, idąc tam rano z generałem. Czy jest pan pewien, że złożył je pan tam, gdy pozostawił pan generała przy pracy? Tak. Pan generał natychmiast po wejściu do pawilonu zwrócił się do mnie i kazał mi wyjąć pieniądze z teczki. Były w celofanowym, przezroczystym woreczku, tak żeby plumket mógł od razu zobaczyć, że to nie papier gazetowy albo coś podobnego. Generał chciał, żeby ten człowiek zabrał się do liczenia. Wtedy miałby odwróconą uwagę, a wówczas wystarczyło tylko sięgnąć do szuflady, gdzie leżał rewolwer. Był to bębenkowiec amerykański najcięższego kalibru. Generał powiedział, że jest to najpewniejsza broń, gdyż nie może się zaciąć. Był starym żołnierzem. A ten rewolwer przyniósł pan także w tej teczce? Nie. Generał trzymał go w szufladzie stołu zawsze, kiedy pracował w pawilonie. Czy to znaczy, że pozostawiał go na noc? Oczywiście. Zamykałem tylko drzwi pawilonu na klucz, a rano, wracając, otwierałem je. Czy ma pan ten klucz przy sobie? Zawsze go noszę przy sobie. Handa sięgnął do kieszeni kaftana. Oto jest. Alex wziął klucz do ręki i obrócił go w palcach. Parker westchnął. Przecież to najzwyklejszy klucz pod słońcem powiedział z wyrzutem. Każdy może otworzyć z łatwością drzwi zamknięte na taki klucz. Zwracałem na to uwagę generała, Handa skinął głową, ale powiedział, że o ile wie, złodzieje otwierają wszystkie zamki i na tym właśnie polega ich zawód. Poza tym nocą można wejść do pawilonu leżącego tak daleko od domu, wyciąwszy cicho szybę. A więc nie warto nawet wzywać ślusarza. Nie znalazłem na to odpowiedzi, bo wydało mi się, że pan miał słuszność. Być może, mruknął Parker, ale był nieco lekkomyślny, jeśli to pana nie urazi, pozostawiał nabity rewolwer w ledwie zabezpieczonym pomieszczeniu. Ale zginął, gdy znajdował się w tym pomieszczeniu, a rewolwer ten był tam rano, gdy przeszliśmy. Widziałem go na własne oczy. A czy nie widział pan nikogo wchodzącego do pawilonu podczas przedpołudnia? Handa nie odpowiedział od razu. Spojrzał na Aleksa. W spojrzeniu jego było coś, czego znaczenia Joe nie mógł pojąć, a jednak zrozumiał, że to, co Handa powie teraz, musi mieć jakieś dodatkowe znaczenie. Jakie? Byłem na strychu od godziny mniej więcej pół do dziesiątej, powiedział spokojnie Handa. I zszedłem stamtąd dopiero wówczas, gdy zobaczyłem, że cała grupa powraca bez generała. Trudno było coś zobaczyć, bo nastał niemal półmrok i ulewa uderzyła w okienko, które zmuszony byłem zamknąć. A zostałem dlatego, gdyż na morzu była łódź policyjna, jak się okazało. Ale nie miałem tej pewności, a godzina przybycia plumketa właśnie nadchodziła. Przez cały czas patrzyłem na morze i widziałem pawilon. Panna Perry weszła o jedenastej, zabawiła chwilę i wyszła, ale nie powróciła do domu. Było to najzupełniej normalne, gdyż wiedziałem, że o tej porze ma oddać generałowi zdjęcia grupy Yeti. Generał nawet prosił ją, aby przyszła o tej porze, gdyż chciał sprawiać wrażenie człowieka, który pracuje jak zwykle i nie spodziewa się żadnego zaskoczenia. I nie zauważył pan nikogo więcej. I nie zauważyłem nikogo więcej. Powtórzył stary birmańczyk. Wstał, podszedł do ołtarzyka i nożyczkami z lśniącego brązu obciął część knota migocącej świecy. Przez chwilę stał obserwując płomek, a kiedy przekonał się, że znów świeci równo, zawrócił ku obu stojącym przy oknie mężczyznom. Zapadał zmrok. Oczywiście. Ktoś mógł się prześliznąć, dodał z wahaniem. Teoretycznie jest to możliwe. Patrzyłem przez lornetkę na morze, więc kiedy unosiłem ją, żeby spojrzeć na horyzont, pawilon znikał zupełnie z mojego pola widzenia. Część ogrodu była także w zasięgu pańskiej obserwacji, prawda? Tak, oczywiście. Czy nie widział pan inżyniera Kowleja? Nie. Był w bardzo jaskrawej koszuli, więc gdybym nawet zobaczył ją z dala pomiędzy drzewami, musiałbym go zauważyć. Kowlej zmienił koszulę pomiędzy godziną pół do dziewiątej a dziesiątą, powiedział Alex. Zmienił? Na jaką? Tego nie wiemy, ale czy widział pan kogoś zbliżającego się w kierunku pawilonu, kogo nie mógł pan rozpoznać? Trudno mi powiedzieć. Niemal przed pierwszymi kroplami deszczu poszedł szybko w tamtą stronę profesor Snider. Przedtem jego córka także udała się w kierunku kortu tenisowego. Ale korony drzew i krzewy są tak gęste, że z góry widać naprawdę tylko klomp, wyloty alejek, które do niego się schodzą, okna i dach pawilonów oddali. A przesmyk skalny i balustrada widoczne są tylko na małym odcinku. Tam, gdzie istnieje luka pomiędzy drzewami. Kowlej milczał przez chwilę. Mieszkam tu niemal pół wieku, ale nigdy nie zrozumiem naprawdę duszy białego człowieka. Kowlej nie wyglądał na kogoś, kto potrafiłby to zrobić. Ale jestem zapewne w błędzie. Tak by się wydawało, sądząc z tego, co wiemy dotychczas. Dziękuję, mister Handa. Postaramy się pana nie niepokoić. Jeżeli nie zajdzie konieczna potrzeba. Dziękuję, panie komisarzu. Tylko jedno pytanie. Słucham. Akolacja? O ile zauważyłem, ma pan z sobą wielu ludzi, a śledztwo nie jest zakończone. Domownicy i goście także zapewne będą chcieli coś zjeść. Oczywiście. Co prawda, nie ma pan żadnego obowiązku karmienia sił policyjnych, Jej Królewskiej Mości, i moi ludzie mogą grupkami udawać się samochodem do gospody. Nie sądzę, aby generał Somerville był zadowolony, gdyby mógł to słyszeć, powiedział Handa. Każe przygotować kolację dla wszystkich. Dziękuję bardzo. Parker uśmiechnął się. I jeszcze jedno. Handa spojrzał na Alexa. Jest pan teraz zapewne bardzo zajęty, mister Alex. Chciałbym zajrzeć do Karolinki. Na pewno filiżanka mocnej herbaty albo trochę bulionu dobrze jej zrobi, spojrzał na Parkera. Była tu jako dziecko i pokochaliśmy się wtedy wszyscy, dodał tonem wyjaśnienia. Zapewne kocham ją nadal tak samo jak wówczas. Ależ oczywiście. Parker wydawał się bardzo zadowolony z tego obrotu sprawy. Niech pan idzie do niej zaraz po wydaniu dyspozycji i służbie. Biedactwo wygląda okropnie. Tyle przeżyła dzisiaj. Tak. Handa skłonił głowę. Przeżyła dziś bardzo wiele, więcej niż kiedykolwiek w życiu. I znowu w głosie jego było coś, czego Parker nie dosłyszał, a co kazało Alexowi spojrzeć na starego Birmańczyka z nagłą uwagą. Ale twarz Handy nie wyrażała niczego poza uprzejmym uśmiechem. Wyszli. Jeszcze tylko ten Jowet, mruknął Parker, i jesteśmy po wstępnych rozmowach. Pokojówka powiedziała, zdaje się, że mieszka on w sąsiedztwie Kowlenia. Ruszył w tamtym kierunku, ale w tej samej chwili z wylotu schodów wynurzył się Hicks. Są ekspertyzy, szefie, powiedział półgłosem. Położyłem je na stole w bibliotece. Johnny poszedł zluzować browera w pawilonie. W porządku. Parker zaczął szybko schodzić w dół, przeskakując po dwa stopnie. Kiedy znaleźli się w bibliotece, porwał ze stołu dwie zapieczętowane lakiem koperty, rozerwał je i zaczął czytać. Aleks usiadł i przyglądał mu się w milczeniu. No cóż. Parker ze zniechęceniem odłożył oba papiery na stół. Pocisk został wystrzelony z rewolweru, który znaleziono przy zmarłym. Tłumik nie został użyty. Wskazuje na to brak jakichkolwiek mikrośladów na lufie i sposób, w jaki proch wbił się w skórę zmarłego po wystrzale. Wszystko się zgadza. Musiał zabić się pomiędzy 11 a pół do 12, to znaczy pomiędzy wizytą Marylpery Perry a waszym wejściem do pawilonu. Burza zagłuszyła huk wystrzału. Alex nie odpowiedział. Wziął do ręki oba papiery i przesuwał po nich oczyma. Nagle uniósł brwi. Przeczytaj, jeżeli zechcesz, ekspertyzę kawy w filiżance i termosie. Dodał Parker. Też bez rewelacji. Tyle a tyle kawy. Taki a taki procent cukru w roztworze. Wszystko w porządku. Trudno zresztą było spodziewać się czegoś innego. Powiem ci szczerze, Joe, że jestem nawet zadowolony, jeżeli słowo to może w ogóle pasować do tych smutnych okoliczności. Samobójstwo to jednak tylko samobójstwo. Zapewne. Aleks pokiwał głową. Ale zdaje się, że nie doczytałeś do końca ekspertyzy balistycznej. Dodają równocześnie notkę daktyloskopa. Na broni nie znaleziono żadnych odcisków palców. Była wytarta do czysta. Co? Powiedział Parker i porwał kartkę. Przeczytał ją raz, potem drugi raz i opuścił rękę. Więc jednak. Usiadł ciężko. Zdaje się, że miałeś słuszność, Joe. Niestety, nie możemy nawet przypuszczać, aby generał John Somerville władował w swoje biedne ciało pocisk Solta 45. A później spokojnie wytarł broni i rzucił ją na ziemię. Został zamordowany. Tak, Aleks skinął głową, ale przecież nie mógł zostać zamordowany. Parker wstał i zaczął spacerować w milczeniu po pokoju. Później zatrzymał się nagle przed przyjacielem. Wiem, co chcesz powiedzieć, że nikt nie słyszał strzału, a kiedy rozpoczęła się burza. Hicks pilnował przesmyku skalnego i nikt nie mógłby się przedostać do pawilonu bez jego wiedzy. A jednak, mój drogi, a jednak. Właśnie. Alex także wstał. Był bardzo poważny. A jednak generał Somerville został zamordowany. A fakt, że nie użyto tłumika, przeraża mnie. Ponieważ ja będę głównym świadkiem obrony. Jeżeli zechcesz kogokolwiek oskarżyć o te zbrodnie, ty, powiedział Parker ze zdumieniem. Tak, ja, ponieważ od chwili, gdy widziałem generała Somervillea żywego przed dziewiątą, do chwili, gdy znalazłem go martwego o pół do dwunastej, nikt nie mógł zastrzelić go w tym pawilonie z rewolweru najcięższego kalibru, nie używając tłumika. A przecież zastrzelił go. I dlatego, powiedział Joe cicho, siadając i spoglądając niewidzącymi oczyma na leżące po środku stołu koperty, musimy zacząć myśleć: Ben. Boże mój! Parker także usiadł. Nie spodziewałem się tego. To najbardziej zdumiewająca historia, jaka mi się wydarzyła w życiu. Oczywiście, musisz się mylić. Albo ty, albo Hicks, musieliście wziąć ten wystrzał za. Za coś innego. Alek bez słowa wzruszył ramionami. Musieliście. Parker znowu się zerwał. Czy chcesz mi wyjaśnić, że mamy powrócić do Londynu i złożyć raport, w którym opiszę ten fakt? Podam, że generał Somerville nie mógł popełnić samobójstwa i że nikt go nie mógł zabić. Gdybyś w tej chwili chciał odjechać do Londynu, byłoby to jedyne rozsądne określenie sytuacji, w jakiej się znajdujemy. Aleks rozłożył ręce. Potem spojrzał na przyjaciela z nagłym błyskiem w oczach. Czy nie sądzisz, że to zdumiewające? Co? Fakt, że to ja właśnie byłbym świadkiem obrony każdego oskarżonego, którego mógłbyś wymyślić w tej sprawie. Nie rozumiem. Byłeś tu przecież i. Parker urwał. Chcesz powiedzieć, że to może być nieprzypadkowe? Jak to? No cóż, bądź co bądź, jestem świadkiem, którego trudno lekceważyć w przewodzie sądowym. Jestem w pewien sposób najlepszym świadkiem, jakiego ktokolwiek mógłby sobie zaproponować w podobnej sprawie. Tak. Benjamin Parker skinął głową. To prawda. Twoje świadectwo złożone pod przysięgą i poparte słowami Hicksa uniemożliwiłoby sądowi wydanie wyroku na kogokolwiek. Ale przecież, dodał z nagłą rozpaczą, nikogo nie można oskarżać w takich okolicznościach. Nikogo. To najbardziej zdumiewająca historia, jaka mi się przydarzyła, Joe. Zdumiewająca. I co my teraz zrobimy? Ale mylił się, bo już wkrótce miały nadejść wydarzenia bardziej zdumiewające. A jedną z największych niespodzianek, jakie miał przeżyć podczas tego pełnego niespodzianek dnia, miały okazać się słowa pełnego dostojeństwa lekarza, zajeżdżającego właśnie przed dom w maleńkim Mini Morrisie, który absolutnie nie licował z monumentalnym wyglądem swego właściciela.